Trolle przy stole, czyli podcast dla nerdów. Znajdziesz tu planszówki, karcianki, bitewniaki i RPGi. Usiądź więc wygodnie i posłuchaj. Witamy wszystkich Państwa bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Trolle przy stole, czyli nerdowego podcastu. Z Państwem jest oczywiście gaduła, czyli ja, Piotrek, i druga gaduła, czyli Ania. Witam Cię, Aniu. Witajcie. Słuchaj, Aniu, jako że można powiedzieć, rozpocznijmy pewną nową naszą świecką tradycję, czyli zanim przejdziemy do tematu, może porozmawiajmy sobie, co my ostatnio na stole mieliśmy. Zaczynasz. O, u mnie akurat stół pusty, ale... No, u mnie stoi herbata, kawa, wiesz, takie rzeczy. Przygotowując się do tego materiału, dużo pograłam trochę w RPGi, także... I to RPGi online, także tak jak będziemy o tym mówić, tak jestem przygotowana na świeżo. Dwa systemy sobie odświeżyłam, także i Warhammer, i Cthulhu. No, to ja muszę powiedzieć, że też sobie odświeżałem RPGi, ale dokładnie był to Warhammer, tak? I to był też Wiedźmin. O, więc sobie takie dwa systemy jeszcze zagrać. A, no to muszę Ci powiedzieć, że bardzo, bardzo przyjemnie wyszedł ten system. No i chyba sporo osób zaczęło w to grać. Może jeszcze jakieś tak dużo sesji w internecie nie widziałem, ale to chyba idzie też w dobrą stronę takiego popularnego systemu. Nie mam pojęcia, czy spełnia to, wiesz, takie oczekiwania wydawcy, czyli Kopernikusa, że no, ludzie nagle pokochają ten system, a czy wydaje mi się, że mogą go pokochać, kiedy pojawi się drugi sezon Wiedźmina na Netflixie. No, Słowianie pokazują, że jest to taki chwytliwy temat w tym momencie. No, w ogóle Słowianie, tak. To też taki system, jeśli nasi słuchacze jeszcze nie słyszeli, nie wiedzieli o Słowianach, to wydaje mi się, że jest to dobra pora, żeby w tym momencie może jeszcze nie przerywać podcastu, ale sobie za jakiś czas wygooglać, zobaczyć, co to jest za system, bo tak, naprawdę, muszę chyba nawet powiedzieć, że chyba więcej osób spotkałem, które zaczęły grać w Słowian, niż właśnie w Wiedźmina. Znaczy, to jest bardzo ciekawa tematyka, bo znamy doskonale ze szkoły mitologię grecką, coś tam kojarzymy z mitologii egipskiej, a okazuje się, że naszej własnej słowiańskiej mitologii zupełnie nie znamy. I bardzo, bardzo się cieszę, że to powiedziałaś, bo muszę przyznać, jako Belfrem kiedyś będąc, rzeczywiście wyglądało to w ten sposób, że ja sobie, wiesz, uczyłem historii i tak, no niestety maglowało się tą historię Grecji, historię Rzymu, tam troszeczkę można było sobie polizać ten Egipt, coś tam o Hetytach można było powiedzieć, a ci nasi Słowianie, wiesz, na języku polskim to praktycznie nie istnieje, no jakieś tam czasami rzeczy odnośnie romantyzmu i odwoływania się do kultury słowiańskiej, coś tam można wrzucić, ale tego jest strasznie mało, ale takiej, wiesz, żelaznej, polskiej, tutaj czy polskiej, no generalnie czegoś więcej o słowiańszczyźnie, to po prostu ze świecą szukać i tylko ja przynajmniej zawdzięczam swojemu historykowi liceum, którego teraz serdecznie pozdrawiam, nie słucha mnie, ale pozdrawiam, dowiedziałem się troszeczkę więcej i później zacząłem sobie troszkę czytać już chyba na studiach coś tam mitologię Słowian Gisztora, a później jakoś to popłynęło. Tego nie ma, nie mam pojęcia, dlaczego system edukacji pod tym względem po raz kolejny zawodzi, nie ma tego w szkołach i na szczęście są właśnie takie osoby i gry jak Słowianie. No, wyrzuciłem z siebie żale względem polskiego systemu edukacji. Tak, no ja akurat fascynuję się różnymi mitologiami, także ja to wciągam z mitologii różne z całego świata, także troszeczkę nadrobiłam jeszcze przed graniem, natomiast no, gra zupełnie otwiera oczy na to, jak to kiedyś wyglądało, co kiedyś wierzyli Polacy. To nie jest tak, że Polska zaczęła się od chrztu. Oj, to teraz mówisz, możemy sobie zrobić z tego podcast historyczny, tak? Nie ma problemu. W każdej chwili dnia i nocy, szczególnie to, że akurat jest ta tematyka, którą strasznie, strasznie lubię. Ale tak, no nie no, chrzest, no to po prostu było pokazanie, że halo, tak, jesteśmy, pojawił się jakiś typ, który chce aspirować do innej kultury niż tutejsza. I rzeczywiście, no ale no, cała masa ludzi doskonale sobie zdaje sprawę, że no, Polska się nie mogła zacząć w tym czasie, tylko istniało tutaj dużo, dużo, dużo wcześniej inne organizacje właśnie plemienne między innymi, które musiały sobie w coś wierzyć.
ale no, że tak powiem, nowa wiara zrobiła swoje, żebyśmy o tym zapomnieli, aczkolwiek również, cóż, tak kończąc ten wątek, dużo było takich elementów, które zostały wplecione w nasze chrześcijaństwo, bo troszeczkę można powiedzieć, ci nasi praprzodkowie słowiańscy byli dość oporni, więc tych takich elementów w wierze aktualnie w dużej części obowiązującej w kraju sporo tego pogaństwa jeszcze jest. Ale słuchaj, o tym sobie możemy kiedyś pogadać, ale zrobiliśmy taki wstęp i background, ile trzeba się przygotować pod względem tematycznym do opowiadania o RPG-ach, bo dzisiaj, drodzy Państwo, będziemy mówili o tym, jak to planszówki nie poradziły sobie w czasie epidemii i jak RPG skopały planszówkowe tyłki. Chyba tak można powiedzieć, Aniu, co? No, niestety, trzeba tak przyznać, że. Znaczy, niestety. No, jakby RPG Dokładnie. również są świetną rozrywką, natomiast planszówki troszeczkę nie nadążyły w dobie pandemii. I będziemy się dzisiaj właśnie zajmować, jakie są tego przyczyny, skąd to się mogło wziąć i jakie mogą być oczywiście skutki tego faktu. Więc no dobrze, Aniu, kto zaczyna kopać? Ty czy ja? No, ja bym najpierw podała trochę danych O. udowadniających naszą tezę, że Okej, to RPG, rzeczywiście tak. że RPG tak zyskały na popularności w czasie pandemii. Aniu, to Jest. ty bądź tą przygotowaną. Dobra, dzisiaj ja. Jest taka grupa na Facebooku, RPG Online, gdzie można się umawiać na rozgrywki właśnie prowadzone przez aplikację, przez Discord, przez Roll20. I w czasie pandemii, czyli tej, gdzie była ta najwyższa zachorowalność wiosną, no to Znaczy aktywność wtedy najwyższa. wtedy najwyższa, tak. Gdy w ogóle dowiedzieliśmy się o tym, że pandemia jest i jest realnym Tak zagrożeniem, jest, że coś takiego jest. aktywność tej grupy, aktywność, czyli mam na myśli tutaj ilość postów na grupie, wzrosła dwukrotnie. A przyrost tej grupy od stycznia, 28 stycznia było członków 5288, natomiast 28 sierpnia było to już 7400 członków, co oznacza przyrost o prawie 40%. I tutaj admin oszacował, że gdyby nie ten gwałtowny przyrost na wiosnę, to wielkość tej grupy byłaby o 1000-1300 członków mniejsza. O, proszę, czyli można powiedzieć, że było jakieś takie większe liczenie. Dobra, to ja, można powiedzieć, też troszeczkę odbiję pewną statystyką, bo też się troszeczkę przygotowałem. Słuchaj, wiesz, że w takiej przestrzeni YouTube'owej, w okresie właśnie takim pandemicznym, zaczęło pojawiać się bardzo wiele kanałów o treści właśnie takiej RPG-owej. I słuchaj, w trakcie tak zwanym pandemiczno-epidemicznym, który de facto trwa do dzisiaj, właściwie dzisiaj mamy dużo więcej zakażeń niż wtedy, ale właśnie marzec, kwiecień, przybyło łącznie 27 kanałów o grach RPG. Może to były takie czasami takie akcydentalne przypadki, ktoś założył na szybko i później zostało to skasowane, ponieważ mam taki po prostu wypis tych elementów, ponieważ poprosiłem swoją sieć partnerską o taką usługę i otrzymałem właśnie taką informację, że troszeczkę tych kanałów przybyło. No i oczywiście bardzo mocno wzrosła oglądalność tego typu kanałów. Rozmawiałem również ze sklepami. Bardzo dobrze sprzedawały się, czy zaczęły się po prostu sprzedawać również podręczniki do gier RPG. I właśnie to było to między innymi te, o których dzisiaj mówiliśmy, czyli tutaj Warhammer w pewnym momencie, jeszcze wcześniejsze edycje był odgrzebywany, był często szukany, ale również pojawiło się no, wiele, wiele osób, które szukały chyba bodajże Dungeons and Dragons, to było bardzo, bardzo popularne. No i oczywiście w internecie, w różnego rodzaju miejscach i zakątkach zaczęły pojawiać się, może nie ogłoszenie o pracę, ale to praktycznie wyglądało jak ogłoszenie o pracę, że desperacko szukamy mistrza gry. No właśnie na tej grupie, o której wspominałam, bardzo często się pojawiały takie ogłoszenia, albo że szukamy mistrza gry, albo czy ktoś mnie przygarnie do grupy, bo jeszcze nigdy nie grałem, ale chciałbym zobaczyć, jak to wygląda. Także napływ tych nowych osób, nowych w sensie nie tylko grupy, ale w ogóle w świecie RPG był bardzo dostrzegalny.
No dokładnie, więc wydaje mi się, że chyba tutaj udowodniliśmy swoją tezę, że tutaj planszówki no po prostu oddały pola i to bardzo mocno, co też widać u różnego rodzaju wydawców, którzy po tych paru miesiącach, którzy tak czy inaczej trend już był zauważalny, pandemia wydaje mi się tylko pomogła RPG-om, to ten trend troszeczkę przyspieszyła, ponieważ wielu wydawców zapowiadało lub po prostu już wydało różne gry RPG, bo chce coś takiego mieć w swoim portfolio i tutaj nie ma żadnej miłości, że nie, my tutaj jesteśmy tylko true wydającymi planszówki, ale też RPG są nam miłe, ponieważ na tym idzie zarobić, a nie ukrywajmy, każde wydawnictwo dąży do zarobku, ponieważ jest firmą. Wiem, że to może być brutalne, co teraz powiedziałem dla sobie niektórych słuchaczy, ale tak po prostu jest. No i Aniu, jak ci się wydaje, dlaczego, skoro już udowodniliśmy naszą tezę, oczywiście nasi słuchacze mogą się z nami nie zgodzić i rozpocząć teraz z nami konstruktywną dyskusję w komentarzach, ale dlaczego tak się stało? Dlaczego RPG, czym RPG przyciągnęły? Dlaczego planszówki nie przyciągnęły? No tutaj dużo planszówkowiczów właśnie zaczęło się interesować RPG-ami z tego względu, że łatwiej... Nie miało z kim grać. No właśnie, nie można było się spotykać z ludźmi, nie można było chodzić po pubach planszówkowych, po klubach, czy nawet do domu ludzie bali się zapraszać czy przychodzić, więc... Tutaj dużo planszówkowiczów zainteresowało się RPG-ami, ponieważ jest to po prostu łatwiejsze do zorganizowania. No, na dobrą sprawę wystarczy ściągnąć aplikację Discord na telefon. No, jesteśmy dorosłymi ludźmi, ufamy sobie na tyle, że każdy jak rzuci kostkami i powie wynik, no to uwierzymy mu w ten wynik. Więc tak naprawdę tylko tyle wystarczy. Jeśli chcielibyśmy grać już, nie wiem, nie ufamy sobie z jakiegoś powodu, no to... Aplikacja Roll20 również bardzo dobrze działa, można ściągnąć na komórkę, można grać na komputerze i nie ma z tym problemu, aplikacja sama rzuca kostkami. No i z tego co się orientuję, popraw mi jeśli się mylę, to chyba Roll20 daje nam taką możliwość tworzenia map, na przykład w Dungeons & Dragons chyba. Tak, 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 to jest też bardzo wygodne, tworzenia map, przesyłania różnych materiałów, jak tam, nie wiem, badacze znaleźli jakiś stary list, no to można wrzucić ten list fajnie obrobiony, także to jest też ekstra opcja. Dokładnie, więc tutaj wydaje mi się, że po prostu chyba gry RPG miały taką bardzo fajną też bazę, tą, którą właśnie o której powiedziałaś. Znaczy, nie wiem, czy zgodziłabyś się z taką, nie wiem, tezą, że po prostu RPG też po prostu były też łatwiejsze do grania właśnie przez internet? Tak, zdecydowanie. Przede wszystkim narzędzia, o których wspominałam, są bezpłatne, natomiast wiele gier, powiedzmy bardziej zaawansowanych, no to już wymaga wykupienia, czy na Steamie, czy na Tabletop Simulatorze. Także myślę, że to tutaj przyciągnęło najwięcej ludzi, że po prostu mogli spróbować czegoś nowego bez ponoszenia żadnych kosztów. A wydaje mi się, że chyba, że jest też taka jedna rzecz, że po prostu... Może to, wiesz, aż tak tego nie śledziłem, więc troszeczkę jest to w tym momencie taki element, wypowiem się, nie mam pojęcia, ale zwłaszcza zajmę jakieś stanowisko. No w tym przypadku chyba, nie wiem, gracze RPG byli dużo łatwiej tacy przygotowani na to granie w internecie, tak? No bo skoro nie możemy się spotkać, bardzo proszę, nie ma problemu, mamy jakiegoś mistrza gry, który będzie nam prowadził przygodę, historię, po prostu się podpinamy, tak jak powiedziałaś, pod telefon i dawaj, już możemy robić. Natomiast w przypadku gier planszowych, tutaj ta droga jest dużo większa, no bo też pomijam, że droga jest troszkę trudniejsza, chociaż niektóre osoby próbowały jednym egzemplarzem grać na kamerze i właśnie w formie ataki audio-wideo, co wychodziło bardzo różnie, tak wiem, bo jestem taką jedną z tych osób, która coś takiego próbowała robić, ale z drugiej strony mamy również osoby, które tak jak zresztą powiedziałaś, z planszówek zobaczyły, że to właśnie jest trudne i stwierdziły, dobra, co ja się będę z tymi planszówkami męczył, spróbuję RPG-ów. Wiele osób mówi, że to jest fajne, mamy różne kanały, czy na przykład sukcesy w postaci, nie wiem, świetnego ufundowania właśnie systemu Cthulhu, mamy Baniaka, który rozwalił bank na Patronite, o nim się bardzo mocno mówi, prowadzi świetny kanał, to w takim razie czemu tego nie spróbować? Za czasów, załóżmy, nie wiem, pacholęcych lat, co po niektórzy grali w takie jeszcze RPG, no to mam troszeczkę więcej czasu, nie marnuję tego czasu na dojazd do pracy, do szkoły, czy tam gdziekolwiek, to sobie pogram w RPG, tak? No to takie też coś mogło zadziałać. Tak, zwłaszcza, że przy RPG-ach, no, jako gracz nie musimy czytać jakoś
rozległej instrukcji na 40 stron. Wystarczy dobry mistrz gry, który troszeczkę na pierwszej sesji poprowadzi za rączkę. Tak naprawdę drugą sesję możemy już grać spokojnie samodzielnie. Tak, 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 jak najbardziej. Więc to też, znaczy, tak jak powiedziałem, no wydaje mi się, że taka podstawa pod popularność gry RPG była przygotowana dużo, dużo wcześniej. Gry RPG tak się rozpędzały, rozpędzane, pojawiła się korona, no to w tym momencie dostały takiego kopa. Bo oczywiście mówimy o tym, że pojawienie się czegoś takiego jak pandemia jest złe w różnych przypadkach, ale wydaje mi się, że możemy pokazać również branże, które skorzystały. RPG są w takim razie jednym z takich elementów, jeśli możemy nazwać branżą, tak, gry RPG, gry fabularne. I tutaj jest zdecydowany taki plus dla nich. I wydaje mi się chyba też, że związała się taka popularność, ponieważ no, ludzka psychika chyba działa w ten sposób, że jak ktoś coś robi i robi to dużo osób, to my też chcemy to robić, żeby pokazać, że jesteśmy tak samo fajni i w ogóle. I nie wiem, czy też zgodzisz się ze mną, że oglądanie, tudzież słuchanie osób, które grają w grę fabularną, jest o niebo ciekawsze od tego, jak patrzymy, że ktoś gra w planszówkę. Tak, ja sama też właśnie oglądałam na YouTubie wiele sesji, wielu mistrzów gry, jak Baniak, no to ustawiało sobie kamerki tam z innymi osobami, które siedziały u siebie w domu w tym wypadku, no i cała sesja po prostu była w ten sposób nagrywana. To już w pewnym momencie się śmiałam, że widziałam więcej wnętrz domów niż przeciętny dostawca pizzy w ciągu roku. Albo ksiądz po kolędzie. Tak. Także tak, samo oglądanie już było bardzo popularne, natomiast no wiadomo, jak już ktoś się napatrzy, no to chce tego też spróbować. No tak, no po pewnym czasie na pewno tak, no ale wiesz, no teraz z drugiej strony, wiesz, możemy sobie przerobić, no to teraz wyobraźmy sobie taką samą sesję w grę planszową, no wybierzmy sobie jakąś, nie wiem, dowolną grę, nie wiem, możesz podać jakiś tam tytuł, czy teraz to jest może akurat mniej istotne, ale no właśnie, i teraz spotykamy też osoby, które grają sobie w planszówkę, wchodzimy sobie, szumnie zapowiadany stream, wiem, bo my mamy na przykład ten problem, kiedy robimy taki, nie, na naszym kanale YouTube'owym, robimy taki odcinek, gdzie bardziej gadamy, gdzie bardziej się troszkę wygłupiamy, gdzie zapowiadamy, że to będzie z pewnym lekkim przymrużeniem oka, mamy dużo więcej osób, też chce się bawić z nami, uczestniczyć właśnie w tej przygodzie, czy na przykład niech to będzie gra pod tytułem, nie wiem, Descent Wędrówki w mroku, gdzie wiadomo, że tam jest duża część fabuły, tam się dużo część tej fabuły można jeszcze wymyślać i jak ktoś poprowadzi dobrze tego rodzaju rozgrywkę planszówkową z osobami, które się wczują, a nie będą nerdzić i kazać komuś zaglądać do instrukcji, że o nie, tam tutaj w piątym faku wydanym na siódmej stronie w 2000 którymś, to w tym momencie rzeczywiście jest inaczej i generalnie nie masz racji, tak? Idź umrzyj. Ale jeśli chodzi o planszówkę, to też chyba troszkę trudniej pokazać taką zaawansowaną rozgrywkę w ciekawy sposób. No tak, wspomniałeś tutaj o Descencie, które jest grą przygodową i tutaj no, możemy to odegrać troszeczkę jak RPG, wcielić się troszeczkę w te postacie, odgrywać je. Natomiast no nie wyobrażam sobie takiego streamu w tym momencie z jakiejś rozgrywki w typowego ciężkiego Euraska, no to by było po prostu nudne, ponieważ w no takiej to grze wymagane jest skupienie, tutaj ja nie mogę zabawiać tłumu w momencie, gdy kalkuluję, jaki ruch będzie dla mnie najbardziej opłacalny w tym momencie. I jak najbardziej masz rację, tak, w tym momencie, że chociaż troszkę, wiesz, to jest takie piłowanie gałęzi, na której siedzimy, tak, bo też oczywiście grałem w planszówki, a nagle przyznaliśmy się, że granie planszówki może jest ciekawe, ale tylko dla osób, które uczestniczą w tym procesie, bo osoby, które patrzą na to z zewnątrz, dla nich to się może wydać nudne. Znaczy dla mnie zawsze jest to efekt osób, które grają. Jeśli jakieś osoby będą potrafiły się bawić przy grze, to oczywiście muszą świetnie ją zdać i zabawiać ludzi, którzy też oczekiwaliby jakiegoś, wiecie, takiego elementu rozrywkowego. Natomiast no, z drugiej strony, żeby utrzymać jakieś takie, nie wiem, dobre tempo, czy nie wiem, format rozgrywki, no to rzeczywiście to skupienie musiało być utrzymane i tutaj wydaje mi się wyjściem z sytuacji jest jakiś taki dobry komentarz, który mógłby tutaj dużo, dużo pomóc. Tak, jak to było na portal robił przy rozgrywkach w Hexa. Tutaj Joanna i Marek chyba komentowali na żywo rozgrywki. To było świetne.
Tak, no słuchaj, no komentarz jest, wiesz, to tak troszeczkę. Tego chyba jeszcze nie ma, bo tego, znaczy, takie rzeczy niewiele osób robi na świecie. Dlatego pojawiają się też takie różne opinie na temat, wiesz, czy kanałów YouTube'owych poświęconych grom planszowym, że one jakoś tak specjalnie przełożenia nie ma, bo no, ludzie jednak chcą w tym uczestniczyć, chcą sobie pograć. Nie, i tutaj rozgrywki, o które to też ciekawe, niektóre osoby bardzo mocno proszą, tak, że chcą zobaczyć, chcą widzieć, jak ktoś gra w daną grę, ale później, jak coś takiego się robi, no to jak patrzy się mniej więcej na liczby wejść pod takimi materiałami, no to widać, że chyba jednak nie o to chodzi. Ale kiedyś może porozmawiamy sobie o treściach, które najchętniej ludzie oglądają. Wróćmy do takiego naszego głównego tematu. Wiesz, wydaje mi się, że jeszcze mogło być źle w przypadku tych planszówek, że po prostu dużo planszówkowiczów, takich, wiesz, zatwardziałych planszówkowiczów, mówi, że granie w planszówki online to jest po prostu jakaś, nie wiem, zaprzeczenie planszówkowego ducha serca. Tak, funkcjonuje coś takiego wśród graczy. Ja swojego czasu czasem grywałam na Board Game Arena, gdzie właśnie, dla tych, co nie wiedzą, no jest to taki serwis, którym przez stronę internetową po prostu można pograć w różne planszówki. No jest ich tam całkiem spory wybór. No i ja lubiłam sobie czasem na wieczór tak, dla rozrywki, coś tam pyknąć przed spaniem, no zamiast książki. I moi znajomi raczej się z tego śmiali, że no jak można tak przez internet, jeszcze na komórce, w ogóle na tablecie. A tu się okazało, że przyszła pandemia, no i mnie pytali, no a jak się nazywała ta strona? Także planszówkowicze też zaczęli się troszeczkę przełamywać, no jakby czasy takie, jakie były, czy nie daj Boże wrócą jeszcze, no to zmuszają do tego, że trzeba troszeczkę odpuścić. Że wiesz, no powiedziałeś, że czasy, żeby takie się nie nastały, no wiesz, słuchaj, no aktualnie mamy, delikatnie rzecz ujmując, tendencję zwyżkową w stosunku do tego, co było na poziomie marca i kwietnia, więc może też będzie tak, że kiedy, nie wiem, cały kraj będzie w czerwonej strefie, znowu powrócimy do tego, tylko znowu, jak z kolei powiemy, że będzie druga fala, to nie mówmy cały czas o tym, co się dzieje pod względem takim pandemicznym, ale możemy powiedzieć, że no okej, jak się pojawi druga fala, to właściwie będzie druga runda w starciu planszówki RPG. No i właśnie, być może będzie tak, że tym razem planszówki nie dostaną takiego sromotnego łomotu, jaki dostały wcześniej od RPG-ów. Tylko tak jak powiedziałaś, dużo planszówkowiczów przekonwertowało się na RPG i teraz czeka, wie, zna już grupy, zna już ludzi i gra sobie w te rzeczy i może nawet jakoś niespecjalnie chętnie będą kupowali gry planszowe. No bo skoro mamy taką, a nie inną sytuację, nie mam za bardzo z kim grać, no to kupię sobie RPGa, czy nawet nie kupuję, po prostu będę grał. Ktoś, nie wiem, zeskanuje mi kartę postaci, zrobimy sobie postać i dawaj, jolo, ruszam sobie w przygodę i się doskonale bawię i spotykam się z ludźmi, nie wiem, nie siedzę znowu na jakichś tam platformach Netflixowych, Amazonowych, tylko chcę sama tworzyć historię. Nie wiem, jak myślisz, jak będzie wyglądała druga runda? Przed nami jest Pyrkon Online i Essen, także myślę, że tutaj może się to rozstrzygnąć, jak to będzie wyglądało, bo tak naprawdę to są największe wydarzenia. Największe wydarzenie w Polsce, największe wydarzenie na Zachodzie i dotyczące planszówek. No i zobaczymy po prostu, jak wydawcy się spiszą, czy odrobili lekcje z poprzednich konwentów. I czy będą potrafili zachęcić do powrotu do planszówek? Chyba, że wiesz, dla nich takim elementem zachęcenia będzie, no to w takim razie, skoro ludzie nie grają w planszówki, no to nie będą grali w RPG. Znaczy, wiecie, też żeby nie było, to nie jest tak, że ludzie przestali grać w planszówki, bo ludzie grają oczywiście w planszówki. Przez pewien czas rzeczywiście tak sobie troszeczkę pofolgowaliśmy i odpuściliśmy pewne rzeczy. I ja też zresztą byłem zapraszany na różnego rodzaju partie, czy ludzie do mnie przychodzili i graliśmy sobie w grocie w różnego rodzaju gry. No teraz to może być lub coraz bardziej być... Tak, tak, dokładnie. Było takie planszówkowe podziemie, gdzie się tam spotykaliśmy i sobie graliśmy. Ale wiesz co? Też wydaje mi się, że przy planszówkach, i tu też jak rozmawiam ze swoimi znajomymi, nie wiem jak jest u twoich, że coraz chętniej, coraz więcej pojawiło się graczy, którzy, wiesz, tacy bardzo mocno zatwardziali są. Nie grałem w RPG, nie tknę planszówek online, tylko będę grał w wariant dla jednego gracza. O, tak, 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 to też się bardzo często pojawiało, chociaż to zależy też, bo wiele gier, no, po pierwsze nie ma takiego wariantu,
albo ma ten wariant tak troszeczkę na siłę, troszeczkę dla treningu jedynie, a no nie daje jednak takiej przyjemności z rozgrywki jak potyczka z inną osobą. No to tak, to zdecydowanie. A czy wiesz, jeśli chodzi o te warianty dla jednego gracza, to ja zawsze te warianty traktowałem troszeczkę jak... może nie chcę powiedzieć nieładnie przymus, ale jak ktoś bardzo mocno cisnął mnie w jakąś grę i po prostu w tą grę bardzo mocno przegrywałem, to ja robiłem sobie taką rzecz, że siadałem sobie z drugą osobą, znaczy właśnie siadałem sobie sam, rozkładałem grę i mówiłem tak, no dobra, to teraz zacznie gra mnie uczyć, jak w nią grać i będę robił jak najlepsze wyniki punktowe, żeby nie dostać w cir z kimś po raz kolejny. I tak sobie po prostu grałem w te warianty dla jednego gracza, oczywiście moją grą, którą najczęściej grałem w jedną osobę i grałem w nią za pierwszym razem mocno, mocno długo, aż ją przeszedłem, to był Horror Arkham, druga edycja. Matko, ile ja nocy nad tym spędziłem, można powiedzieć, moja nerdowość objawiła się w pełnej swojej postaci, bo chyba potrafiłem, nie wiem, w ciągu jednej nocy zagrać, nie wiem, dwie partie i zacząłem sobie gdzieś tak, nie wiem, około 21, 22, kończyłem około 2:30, tak, i chodziłem spać. Tak, też miałam takie noce nad tą grą. To jest niesamowite, to jest jednak przygoda i to trójka już tego nie oddaje. No, to kiedyś sobie pewnie jeszcze porozmawiamy o tej trójce i o dwójce, co było ciekawe, co było nie. Dobrze, wracając jeszcze na tory naszego głównego dzisiaj tematu, żeby za bardzo od niego nie odbiegać, to nie wiem, co ci jeszcze wydaje, czemu jeszcze tak się stało, że RPG tak mocno skopały te planszówki? Czy ja się zastanawiam jeszcze nad inną rzeczą, ponieważ mówisz, no będzie druga runda podczas jeszcze pandemii. Ja się no ona no, już się prawie już... zaczęła rozgrywać już ta runda. Tak. Ja się zastanawiam, jak to będzie dalej. No pandemia w końcu minie, miejmy nadzieję. I jak to będzie wyglądało właśnie po pandemii? Czy ludzie nadal będą grać online, czy może wrócą już do stołów? Jakie tak naprawdę są wady, jakie zalety takiego grania? I czy czasem tych zalet nie jest więcej przy graniu online i czy czasem ludzie nie zostaną jednak w internecie dalej? A wiesz, wydaje mi się przynajmniej, to jest znowu taka, wiesz, opinia, nie mam pojęcia, ale się wypowiem zwłaszcza, to chyba jest taka rzecz, że znaczy na samym początku będziemy musieli sobie na nowo zacząć ufać, bo wydaje mi się, że to była taka dosyć duża kwestia, nie wiem, strachu, że czy my jesteśmy zdrowi, czy jestem podatny, czy mam coś współistniejącego jeszcze. I ludzie rzeczywiście po tej pierwszej fali zaczęli tak zastanawiać się, czy mogę, czy już na pewno. Ale w momencie, kiedy prawda, to powróciło i to z jeszcze większą mocą, no to teraz czy na samym początku to będzie taka próba, żeby usiąść znowu w jednym miejscu. I ja na razie mówię o takiej, wiesz, o domu, tak? Ja w ogóle nie mam w głowie czegoś takiego jak, nie wiem, event, gdzie, nie wiem, spotkamy się znowu, wiesz, no wszyscy wiemy, jak niektóre konwenty planszówkowe wyglądają, czy planszówkowo-RPGowe, gdzie mniej czy bardziej słusznie jesteśmy pojmowani jako takie, wiesz, kuce z piwnicy, które, wiesz, tam wychodzą, idą sobie do innego kucowiska, w którym jest ciasno, jest dużo ludu i jest taka bardzo gęsta atmosfera, tak delikatnie rzecz ujmując, no i wiesz, jeśli znowu w tej gęstej atmosferze niewietrzonej będziemy musieli być i będziemy musieli przebywać, no to w przypadku tego, co ewentualnie grozi, no to nie wiem, czy właśnie ludzie będą chcieli, więc jeśli wiesz, przejdą tą taką pierwszą falę zaufania, to wydaje mi się, że rzeczywiście mogą zacząć wracać, aczkolwiek na pewno piętno jakieś to zostanie, znaczy zostało już odciśnięte, że rzeczywiście ludzie będą lubili też grać sobie online, tak? Ja też muszę przyznać, że w RPG online bardzo dobrze mi się gra. No właśnie, ja tutaj bardziej kierowałam to pytanie w kontekście wygody, bo tutaj pytałam moich współgraczy czy mistrzów gry, jak to wygląda, jakby porównali do grania właśnie w realu. No to większość podkreślała tą wygodę, no bo nie trzeba dojeżdżać, można sobie usiąść w fotelu wygodnie, nogi na stół, jak ktoś lubi, nikt nie będzie krzywo patrzył, no bo jestem u siebie w domu. Klasycznie w spodniach, bez spodni, nikt nic nie widzi.
Łatwiej jest zebrać drużynę, no bo mamy większą pulę graczy, bo nie musimy się ograniczać do jakiejś przestrzeni, w której mieszkamy. Tutaj zwłaszcza jeśli ktoś mieszka w jakiejś mniejszej miejscowości, no to są problemy z dojazdem, są problemy z ilością osób, które są zainteresowane takim graniem. No, internet rozwiązuje większość tych problemów. Ja ci powiem nawet więcej. My się nie musimy ograniczać do kraju, w którym jesteśmy. Jeśli ktoś zna całkiem dobrze język, ja znam takie przypadki, że na przykład osoby, które dosyć dobrze znają, wiesz, język angielski, wchodzą sobie na różnego rodzaju takie grupy i mamy już takie, wiesz, multinarodowe środowisko, w którym ludzie zaczynają sobie grać z osobami z innych państw, niekoniecznie właśnie anglojęzycznych, ale no wiadomo, dzisiaj język angielski jest takim raczej językiem uniwersalnym, sporo osób zna ten język i akurat nie ma problemu, osoba najbardziej w tym momencie wygadana staje się mistrzem gry, a cała reszta będzie w tym wszystkim uczestniczyła i właśnie będzie prowadziła sobie taką, a inną sesję i będzie się dobrze w tym wszystkim bawiła. Wielu nowych graczy też przyznaje, że mają na przykład na półce podręcznik już od 2 lat, oglądali Baniaka, oglądali jakieś inne sesje, ale nigdy sami nie grali, bo się po prostu krępowali iść do obcych ludzi, spotkać się z kimś. I tutaj też internet przełamał te bariery, no bo wystarczyła aplikacja i trochę śmiałości, tak, żeby się odezwać czasem na Discordzie. A jak ci nie idzie, to się po prostu wyłączasz i nikt cię nie zna, nikt cię nie widział i szukasz sobie innej grupy. Albo w drugą stronę, jak grupie gracz nie pasuje, to się go wyrzuca. Nie. Nie robimy takich rzeczy, nie. Słuchajcie, to nie jest poradnik. Drodzy słuchacze, to nie jest poradnik. Jak można sobie poradzić z niechcianym graczem, chociaż w sumie, powiem ci, to co powiedziałaś, Aniu, zabrzmiało czasami bardzo kusząco, wiesz? No mam nadzieję, że tak naprawdę to się nie zdarza, ale no powiedzmy, że jest taka opcja. Tak, i zaraz po naszym materiale, po jakieś 2 tygodnie powstaje nowa tendencja, jakiś nowy przycisk, że wywal niechcianego gracza, tak? I później ludzie będą nam pisać, że to znowu troli wina. Czemu mnie wywaliłeś? Po mi trole kazały. Po mi trole pokazały. Jak cię nie lubię, to cię wywalam, tak? Nara. No, tak to może być. No dobrze. No to w takim razie chyba nie wiem, jak ci się wydaje. Coś jeszcze dodajemy do tego tematu? Zadajemy jakieś konstruktywne pytanie naszym widzom. Masz coś jeszcze? Znaczy ja bym jeszcze podała wady, które się pojawiły, gdy pytałam właśnie o takie porównanie grania online, a granie przy stole. No to tutaj, no bo to nie jest tak, że mówimy o graniu online tylko w samych superlatywach. No, zdarzają się też rzeczy, które przeszkadzają. I tutaj tak, najczęściej na przykład wymieniane... brak dobrego łącza. Tak, właśnie. Problemy techniczne to było najczęściej, to co się najczęściej pojawiało, ale również różne irytujące dźwięki w tle. U mnie akurat nie było tego problemu za bardzo, bo zwykle wychodziłam na ogród i w tle miałam po prostu ćwierkające ptaszki, co nawet dawało trochę klimatu, ale u innych osób no, zdarzał się, czy szczekający pies, płaczące dziecko, czeskanie talerzami, no bo ktoś akurat mył naczynia. No, to już przeszkadzało. To były takie wady. To ja również to, że gracze... Wszystkich... Również to, że gracze się rozpraszają, będąc w domu, no bo inni domownicy się poruszają, coś się dzieje dookoła i można się na chwilkę wyłączyć, nie słuchać tego, co tam się dzieje na sesji, bo akurat skupimy się na czymś innym w domu, no to też jest problem. No tak, no to wiesz, to ja od razu chciałbym wszystkich naszych słuchaczy serdecznie przeprosić, bo moja córka aktualnie lata i biega po domu i nie mam pojęcia, czy tego nie słychać za bardzo. Ja i tak jestem zamknięty, skoszarowany w pokoju, aczkolwiek panele dźwiękoszczelne jeszcze, że tak powiem, zmierzają do mnie, którymi jeszcze nie pokryłem drzwi, więc jeśli słychać jakieś takie wrzaski, piski, to spokojnie, moja 2-letnia córeczka Ania wszystkich pozdrawia. Nic się nie dzieje, nikogo nie mordują. Dokładnie, przyszła królowa polskich nerdów, pozdrawia, więc tutaj na spokojnie, ale tak, no rzeczywiście, masz rację, jak też z takiej statystyki mniej czy bardziej istotnej, no to wiesz, średnia wielkość lokalu ludzi w Polsce, którzy sobie mieszkają i żyją, no to są 54 metry, tak, no to w szczycie można z tych 54 metrów 3 pokoje wykroić, w zależności ilu jest domowników, no i teraz zastanawiamy się, czy rzeczywiście oni teraz mają gdzie
gdzie Był uciec, gdzie taki się zamknąć, okres, tak? że wszyscy domownicy byli w domu, bo albo praca online, albo szkoła Tak. online, albo nie wiem co tam jeszcze online. I nagle wszyscy siedzą na łączu, siedzą w domu, poruszają się i no robi się bałagan. Dokładnie, robi się bałagan, teraz jeszcze tak, wyjdź z tego pokoju, bo ja teraz gram sesję. Ile ty będziesz grał tą sesję? 3 godziny będę grał tą sesję, tak? No to zostawała toaleta, chociaż nie, w toalecie też się nie można zamknąć, przecież tam wszyscy i tak będą chcieli wyjść, tak? Więc no było problematycznie. Wiem, że jak grałem taką właśnie jedną sesję w czasie pandemii, to było coś takiego, że wiesz, najfajniejsze jest to, że jedna z osób, która razem z nami grała, miała taki, wiesz, piękny, czysty dźwięk. My tak myślimy, tak pod koniec się zapytaliśmy tej osoby, ty no wow, słuchaj, jaki ty masz, wiesz, dźwięk w tym domu, jaki ty musisz mieć mikrofon czy coś. I wiesz, co on nam powiedział? Że siedzi w piwnicy? Że siedzi na dworze w najlepszej kabinie dźwiękoszczelnej, czyli to jest samochód. I to wiesz, on siedział w samochodzie i cały ten czas powiedział, Przez że 3 mu jest godziny? strasznie. Tak, że 3 godziny siedział w samochodzie i jemu jest strasznie zimno, bo jak siedział w tym samochodzie, to nie włączał tego samochodu, bo było słychać i nie chciał, żeby to przeszkadzało, więc na szczęście żeśmy skończyli, bo jemu jest już tak zimno, że hej. Ja się przyznam, że miałam taki dzień, gdzie mój partner wrócił późno do domu i długo spał, a my zaczynaliśmy grać już tam o 10 rano. No i żeby mu nie przeszkadzać, faktycznie zeszłam do piwnicy, więc tak tyle tylko, żeby zasięg internetu złapać i siedziałam w piwnicy. Jest. Czyli można powiedzieć, że różnego rodzaju hasła, które sprowadzają graczy RPG, planszówkowych, bitewniakowych, karciankowych, i mówienie o nas kłódce z piwnicy, to coś w tym jednak jest. Tak, właśnie to potwierdziłam. Właśnie to potwierdziłeś. No, nie wiem, czy ktoś mówi kłódce z samochodu, ale może zacznie. No to chyba nawet bardziej pasuje, tam pod maską jakieś kuce są. No, dokładnie. No tak, no prawda, dobre, 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 dobre. Dobrze, Aniu, słuchaj, no to wydaje mi się, że chyba tak dobijamy już powoli do brzegu. Wydaje mi się, że możemy życzyć tylko, że w drugiej może rundzie, kiedy planszówkowicze, nie wiem, wydawcy i chyba my, gracze przede wszystkim, odrobiliśmy lekcje i te lekcje wyjdą już planszówkom nieco bardziej na dobre, co po niektórzy gracze przyzwyczaili się do grania w planszówki w wersji cyfrowe, tak po prostu, żeby te planszówki nie odeszły kompletnie do lamusa, żeby cały czas po prostu były grane, a kiedy już będzie wszystko dobrze i będziemy mogli sobie pójść na konwent i wpaść w ramiona, będziemy mogli sobie po prostu grać, grać, grać do białej nocy i konwenty będą trwały nie tam parę godzin, tylko zrobi się, nie wiem, konwent non-stop o 48 godzin na dobę, na dwie Tak, doby. czekam zatem. Czekam na to, bo faktycznie brakuje mi już bardzo konwentów, brakuje mi spotkań z ludźmi. No, najwyraźniej jeszcze będę musiała sporo poczekać, ale mam nadzieję, że wszystko się w końcu unormuje. Dokładnie, więc można powiedzieć, że możemy sobie tego życzyć nawzajem i wszystkim naszym słuchaczom. I może tak zadając jeszcze pytanie na koniec, jestem bardzo ciekawy, jak wy widzicie całą tą sprawę, tak? Czy rzeczywiście też widzicie, że planszówki sobie nie poradziły, że RPG wygrały, a jeśli już gracie w jakieś planszówki czy RPG online, to po prostu napiszcie, jakie to są rzeczy, w które łatwo właśnie grać online. Na pewno tutaj wszystkim pomożecie. Co nie? Tak, jestem bardzo ciekawa właśnie waszych opinii, waszych komentarzy. Czy zgadzacie się z nami, czy nie? Podzielcie się z tym. Dokładnie. Tak więc, tyle w takim razie dzisiaj podcastu Trolle przy stole. Z wami była czarująca, fantastyczna Ania i nie mniej czarujący Piotrek. I słyszymy się za tydzień w poniedziałek, jak zwykle. Także do usłyszenia. No, trzymajcie się. Hej wszystkim. Wysłuchaliście podcastu, więc uciekajcie nerdzić.